Dzień dobry. Ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Miło mi powitać wszystkich fanów mojego malarstwa i zaprosić na kolejny film z serii Europejskie pejzaże. Zapraszam przed moje sztalugi. Dziś druga część filmu o malowaniu pejzażu z gór Harcu, w której zakończę tworzenie tego obrazu oraz podzielę się jeszcze innymi ciekawostkami z tych owianych mitami germańskiej mitologii gór. Jak już wspomniałam w części pierwszej tego filmu, jodły Harcu są piękne, a od roku 2006 objęte prawami Parku Narodowego rosną bez wątpliwej pomocy człowieka i środków chemicznych, co wychodzi im tylko na zdrowie. A w chronionych prawami Parku Narodowego lasach pojawiają się i zadomawiają zwierzęta, które wyczepione przed laty wyginęły albo zupełnie przeniosły się w inne rejony. Dziś leśnicy powiadamiają nas, że w lasach Harcu ponownie zadomowił się ryś. Mówi się też o próbach zadomowienia tam żbika. Gdyby kto z Państwa nie wiedział, to są dwa gatunki dzikiego kota, nieco większego niż nasze domowe. Pamiętajmy o czyszczeniu pędzla przed każdą zmianą farby. Jak Państwo zauważyli, skróciłam nieco sekwencję malowania jodeł, ale jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, proszę mi napisać o tym, a ja stworzę wideo poświęcone jedynie tematowi malowania drzew, już wkrótce. No i przechodzę do planu pierwszego. Z pewnością jesteście Państwo zaciekawieni tym, jak malować takie lekko zaokrąglone linie. Moja rada, proponuję w tym wypadku z dłoni i pędzla stworzyć coś w rodzaju cyrkla dla łokcia, przegubu dłoni lub nawet małego palca. Można znaleźć oparcie na sztalugach, a pędzlem po prostu kreślić łuk linii. Ważny jest nie tylko dobór pędzla, właściwego pędzla, ale i samo płótno powinno być dobrze umocowane na sztalugach, najlepiej w centrum. Grudy śniegu też niekoniecznie muszą być brudne i szare. Och, widzę, że elementy planu drugiego nadają się już do dalszej obróbki. Tutaj proszę przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą na płótnie. Znikają ostrzej oznaczone kolory, ustępując miejsce zaśnieżonej szarości górskich stoków. Swoje oblicze zmieniają także te jodły, które stoją na planie drugim, te najbliżej mnie. Proszę, moje dzieło już ukończone. W miesiąc po premierze tego filmu obraz wystawiam do sprzedaży, ale już teraz, jak zwykle, można go sobie zarezerwować. Adres mailowy podaję tutaj. To byłoby tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie i zapraszam serdecznie na następny film z serii Europejskie pejzaże. Jaki to pejzaż będzie? Jeszcze nie wiem.